Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. W marcu biblioteka przygotowała szereg aktywności dla swoich czytelników i to zarówno dla miłośników książki i literatury tradycyjnej, jak też dla miłośników nowych mediów, książki w formie elektronicznej. Już od 3 marca obchodzić będziemy Światowy Tydzień e-Książki. Czytelnicy Miejskiej Biblioteki mają w tej chwili dostęp do darmowych e-booków dzięki dostępowi biblioteki do platformy e-book Libra. Każdy czytelnik może pobrać sobie darmowy kod dostępu i korzystać zarówno w bibliotece, jak też u siebie w domu z ponad 500 tytułów książek elektronicznych. Natomiast w związku z obchodzonym tygodniem e-książki tych książek będzie znacznie więcej. Od 3 do 9 marca każdy będzie mógł mieć dostęp do ponad 8000 e-booków, korzystanie z których będzie bezpłatne. Trzeba tylko będzie pobrać w bibliotece darmowy kod dostępu. 7 marca będziemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle gościć młodego profesjonalistę Jakuba Jakubowskiego. Będzie to spotkanie w ramach projektu Link do przyszłości, w którym uczestniczy biblioteka. Nasz gość jest grafikiem komputerowym i animatorem kultury. Spotka się z młodzieżą z jasielskich szkół ponadgimnazjalnych. 21 marca będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Poezji. Z tej okazji wraz z Klubem Inicjatyw Artystycznych Wschód planujemy wspólne spotkanie autorskie. Planujemy, aby jego gościem był Robert Król, poeta pochodzący z Jasła, obecnie związany ze środowiskiem poetyckim Krakowa. Na koniec marca będziemy obchodzić tydzień z internetem, wtedy też będziemy organizować różne działania i aktywności związane z korzystaniem z internetu i z nowych mediów, zarówno dla dzieci, jak też dla dorosłych. Informacje o wszystkich wydarzeniach, które przygotowuje biblioteka, są dostępne na naszej stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl. Tam znajdziecie też Państwo informacje o stałych cyklach i spotkaniach, które odbywają się w bibliotece, takich jak między innymi Laboratorium Pomysłów, czyli cotygodniowe zajęcia dla dzieci prowadzone przez oddział dla dzieci, a także wszystkie filie biblioteczne, oraz informacje o spotkaniach klubów, między innymi Klubu Czytających Rodzin, Klubu Sieciaka, dyskusyjnych klubów książki. Wszystkie szczegóły na temat tych spotkań znajdziecie Państwo na naszej stronie.